Piłkarze Lecha Poznań w pocie czoła przygotowują się w Opalenicy do zbliżających się rozgrywek Ekstraklasy. Przedsezonowe zgrupowanie oznacza dla piłkarzy walkę o podstawową jedenastkę. O wyjściowy skład na pozycji bramkarza niezmiennie ubiegają się Miki van der Hart i Filip Bednarek. Holender, który jest związany z kolejorzem od 2019 roku, przebył w klubie długą drogę. Przenosiny do nowego kraju, zupełnie inny język, którego nie znałem. To wszystko sprawiło, że aklimatyzacja w Lechu zajęła trochę czasu. Koniec końców zajęliśmy wtedy w lidze drugie miejsce. Tylko jeden zespół miał mniej straconych goli od nas, a ja w 16 meczach tamtego sezonu zachowałem czyste konto. Nie było tak źle. Faktycznie, pierwszy sezon van der Harta w Lechu był całkiem udany. Wicemistrzostwo Polski dało Lechitom przepustkę do gry w europejskich pucharach. Kontuzja barku wyeliminowała jednak Holendra z udziału w tych rozgrywkach, a także ze znacznej części kolejnego sezonu ligowego, w którym kolejorz uplasował się na rozczarowującym 11 miejscu. W momencie, w którym spojrzysz na to 11 miejsce w lidze i uświadomisz sobie, że dodatkowo straciłeś 6 miesięcy z powodu kontuzji, to wiesz, że nie był to dobry czas. Robiłem, co mogłem, by jak najszybciej wrócić na boisko. Nikt tego nie widział, ale powrót do formy był okupiony ciężką pracą. Trudno było przywrócić kontuzjowany bark do stanu, w jakim powinien się znajdować. Efekty dały mi sporo satysfakcji, ale nie był to dla mnie łatwy okres. Dla holenderskiego golkipera cele na następną kampanię pozostają niezmienne. Po podpisaniu kontraktu rozmawiałem z prezesem i dyrektorem sportowym. W trakcie spotkania mówiliśmy o zdobywaniu trofeów. Poprzedni sezon był już bardzo złym. Wiem, co to znaczy dla miasta i kibiców. Zdaję sobie sprawę, że przed nami setna rocznica. Chcę tu coś wygrać. Marzę o mistrzostwie i Pucharze Polski. Lech, przygotowując się do sezonu, rozegrał dotąd dwa mecze towarzyskie. Kolejno z Zagłębiem Lubin i Lechią Gdańsk. Pierwszy zakończył się zwycięstwem kolejorza 3-1, drugi porażką 0-1. Najbliższy sprawdzian czeka niebiesko-białych już w środę, a ich rywalem będzie duńskie FC Midtjylland.